10 kwietnia 2010 fakty. I w programie nie mieliśmy jeszcze kawalera Orła, Orderu Orła Białego. Antoni Macierewicz, witam bardzo serdecznie i w imieniu widzów i swoim gratuluję. Bardzo dziękuję. Mówiłem wielokrotnie, że to jest w olbrzym stopniu także zasługa właśnie waszej redakcji, waszej telewizji, waszego działania informacyjnego, dlatego że bez tego działania informacyjnego żadne osiągnięcia nasze nie byłyby możliwe. Także bardzo dziękuję. Cieszymy się, że prawda na temat katastrofy smoleńskiej dociera do większej publiczności teraz w Polsce. Prawda, ale też trzeba pamiętać o działaniach Tomasza Sakiewicza w latach 70. i 80. On nam przez cały czas nas wspierał wraz z młodzieżą ówczesną, bez której byśmy robotnikom nie mogli pomóc w 76 roku. A to było źródło utworzenia Komitetu Obrony Robotników. Tak jak źródłem wiedzy o zbrodni smoleńskiej jest wasza dzisiejsza praca. Więc za to bardzo dziękuję. Tyle na temat podziękowań, a teraz temat, który jest szalenie groźnym znakiem, mianowicie wybuchy na czterech nitkach dwóch rosyjskich gazociągów, Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Ten znak, symbol został dość frywolnie skomentowany przez byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego tym oto tweetem. Dziękuję, Ameryko. I to nie jest pierwszy taki wybryk tego człowieka. Ja powiem uczciwie, że nie traktuję tego ani jako frywolności, ani jako czegoś niepoważnego. Wręcz odwrotnie. Podobnie jak jego obronę Rosji, którą rozpoczął natychmiast 10 kwietnia 2010 roku, a mówiąc, że to są winni polscy piloci. To jest przekaz, który zarówno on osobiście, jak i poprzez swojego rzecznika prasowego upowszechnił w mediach i sprawił, że stało się to punktem odniesienia dla bardzo dużej części środowisk, zwłaszcza politycznych Platformy Obywatelskiej. Ten atak na polskich pilotów, potem atak na generała Błaśnika, potem na prezydenta Kaczyńskiego. To zapoczątkował właśnie Sikorski, broniąc za wszelką cenę Rosjan. I dzisiaj mamy 10 kwietnia rano Radosław Sikorski poinformował, że z wieży podano, iż samolot zawadził o drzewa i spadł. A nawiasem mówiąc, to jest kłamstwo. Ja przeanalizowałem wszystkie informacje z wieży w tamtym momencie. Żaden kontroler z wieży nie mówił, że samolot zawadził drzewo. Żaden. Bo odwrotnie. Wszyscy mówili, że samolot odszedł na drugie zajście. To jest po prostu kłamstwo. Kolejny wypowiedź Radosława Sikorskiego z tego okresu. A moja opinia jest taka, że jeśli piloci zbliżają się do lądowania, gdzie jest fatalne lotnisko, fatalne warunki pogodowe i zniżają się świadomie poniżej wysokości decyzyjnej, wbrew instrukcji samolotu, wbrew instrukcji lotniska, wbrew własnym uprawnieniom, z wyjątkowym systemem ostrzegawczym, to błąd. To jest najłagodniejsze określenie, jakim można to określić. Wszystkie te zarzuty, które on tutaj przywołuje, są nieprawdziwe. Nic takiego nie miało miejsca. Żaden z tych faktów, które on przywołuje, nie miał miejsca. To jest pewna konstrukcja kłamstwa smoleńskiego, której autorem jest, współautorem jest właśnie pan Sikorski. Tak jak dzisiaj, pan Sikorski nie robi żarty. Pan nie robi żartów. On po prostu broni Putina. Ta jego wypowiedź jest przecież atakiem na Stany Zjednoczone. I tak to zostało przyjęte przez Biały Dom. Przecież oficjalnie Biały Dom jasno powiedział, że to jest wypowiedź, która jest wsparciem dywersji rosyjskiej. Tak rzeczywiście jest. Musimy mieć świadomość. To nie jest kwestia naszego sporu politycznego. To jest kwestia oceny najwyższych polityków ze strony i oficjalnej oceny Białego Domu, jak kwalifikują działanie pana Sikorskiego. Pan Sikorski jest dzisiaj głównym człowiekiem, który głównym upowszechnia obronę ataku rosyjskiego na Stany Zjednoczone, na Niemcy, ale także na Polskę, na cały obszar bałtycki i przejścia do zupełnie nowego rodzaju agresji. Agresji, w której każda część, że tak powiem, naszego kraju, każda część Europy może zostać zaatakowana przez Rosję. To są konsekwencje tego, z czym mieliśmy do czynienia 3 dni temu w Bałtyku. Zostawając jeszcze przy Radosławie Sikorskim, zastrzeżenia do jego postaci bardzo poważne miał prezydent Lech Kaczyński.
Zastrzeżenia do jego postaci mieliśmy już w latach 90., w drugiej połowie lat 90., gdy napisał w jednym z bardzo ważnych pism amerykańskich, że Polska powinna oddać Śląsk. Będziemy w takim to jest razie. Szokujące dla państwa. Mało się o to przypomina, ale to był dla nas, wówczas dla ruchu odbudowy Polski, naprawdę dramatyczna zupełnie wydarzenie, z którego wyciągnęliśmy wszystkie wnioski i pan Sikorski już od tego czasu nie ma nic wspólnego z niepodległościowymi formacjami. Odwrotnie, jest człowiekiem prorosyjskim. Dobrze te elementy rzeczywistości przypominać. My zaś przejdźmy do samego wybuchu gazociągu. Jest taka linia narracyjna, która porównuje to wydarzenie do katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010. I proszę powiedzieć, w czym tutaj, co tu jest podobnego, nie tylko jeśli chodzi o sam wybuch, ale jego znaczenie polityczne. No ale najważniejsza jest jednak kwestia analizy i sprawdzenia, weryfikacji, jakie było źródło eksplozji. Jak wiadomo, fachowcy ze strony amerykańskiej, wczoraj pan Rachoń rozmawiał z jednym z najwybitniejszych funkcjonariuszy zajmujących się właśnie taką analizą, bardzo jasno powiedział, że oni dokonają zbadania w najbliższych dniach kształtu zniszczeń tych rur i jeżeli będą tam mikrokratery, to znaczy bezdyskusyjnie, że to była eksplozja i co więcej, mikrokrater pokaże, czy to była eksplozja z wewnątrz, czy z zewnątrz, bo ślad mikrokrateru jest ostatecznym, jednoznacznym świadectwem tego, że mieliśmy do czynienia z eksplozją. Otóż właśnie mikrokratery zostały przez nas zidentyfikowane na częściach samolotu na terenie zaraz za szosą Kutuzowa. Znaleźli je nasi archeolodzy, a my na tych fragmentach znaleźliśmy właśnie mikrokratery. Możecie państwo je zobaczyć. One są opublikowane oczywiście w raporcie. To jest to, czego to ukryło TVN, kłamiąc o zbrodni smoleńskiej, ukrywając te dowody, jakie my przedstawiliśmy dotyczące zbrodni smoleńskiej. Otóż powtarzam jeszcze raz, na fragmentach samolotu rozrzuconych zaraz za szosą Kutuzowa są mikrokratery, czyli krótko mówiąc, dowód bezdyskusyjny, zgodnie z wiedzą nauką amerykańską. W tej chwili materiał opracowany przez Uniwersytet Cranfield, to jest wiodąca instytucja badawcza, jeśli chodzi o wypadki lotnicze i jednoznaczny opis. Explosion signatures, craters and holes, czyli znaki wybuchu, kratery i dziury. I widzimy taki właśnie slajd, a dalej porównanie mikrokraterów na powierzchni odłamków odnalezionych przez archeologów i w odłamkach powstałych w eksperymencie. Panie ministrze, czyli rozumiemy, że na podstawie tych badań będzie można ustalić również sposób przeprowadzenia tego wybuchu. Dokładnie tak, ale przede wszystkim obecność tych śladów rozstrzyga problem, tę całą pseudodyskusję, z jaką mamy do czynienia. Oczywiście my tych materiałów dowodowych mamy więcej, dlatego, bo przecież są loki powybuchowe, są różne inne ślady, które zostały przez nas zidentyfikowane, ale tutaj nie ma cienia wątpliwości. Powtarzam jeszcze raz, specjaliści amerykańscy w tej sprawie nie mają cienia wątpliwości i właśnie teraz badają zniszczenia Nord Stream 2 i Nord Stream 1, żeby rozstrzygnąć, jeśli będą mikrokratery, to znaczy, że to był wybuch, to znaczy, że to był zamach. To spójrzmy na polityczne tło tego działania. Po pierwsze, jaki był polityczny cel katastrofy smoleńskiej? Mówiliśmy między innymi o Nord Streamie, ale też szerzej o budowie, odbudowie przez Rosję imperium. Czy również podobne ślady, podobne zamysły polityczne widzimy w tych ostatnich wybuchach. Ale zbrodnia smoleńska miała jeszcze inny aspekt. Celem zbrodni smoleńskiej było jakby zaszantażowanie całej Europy Środkowej, że będziemy was mordowali, będziemy was zabijali, będziemy robili zamachy. Jeżeli się nie poddacie, to znajdziecie się w sytuacji, w której będziecie nieustannie atakowali dywersyjnie i bezpośrednio wojskowo. I to właśnie to pokazywał taki
był cel zamachu smoleńskiego, zamordowanie polskiej elity niepodległościowej, która sprawiała, że Rosja nie mogła dojść do pełnej dyspozycji Niemcami, pełnego sojuszu niemieckiego, a z jednej strony, a z drugiej strony zaszantażowanie Europy Środkowej, żeby się cofnęła i podporządkowała Rosji. I to, co się dzisiaj stało, przepraszam, przedwczoraj, co się stało na Bałtyku, ma również taki sens. To jest powiedzenie, będziemy atakowali wszystkie państwa bałtyckie, wszystkie państwa europejskie. Przejdziemy do ataku nie tylko klasycznie militarnego, ale także dywersyjnego i będziemy was szantażowali, będziemy was zabijali. Taki, to jest nowa faza wojny, z którą mamy do czynienia od roku 2014. Od 2010 jest zapowiedź tej wojny. Od 2014 jest rozpoczęcie ataku na Ukrainę. Teraz, od przedwczoraj, mamy atak na całą Europę. I to jest przerażająca perspektywa. Pytanie oczywiście, jak zareaguje NATO, jak zareagują politycy demokratycznych w końcu krajów. Ona jest bardzo, ma przerażające aspekty, ale Polska jest tym krajem, który do tego od roku 2015 jest przygotowywany w sensie wojskowym. Jest też ważne, żebyśmy nie dali się okłamać takim ludziom jak Sikorski, takim ludziom jak Tusk, takim ludziom jak Platforma Obywatelska, żebyśmy właśnie jako społeczeństwo poprzez przywrócenie patriotycznej świadomości mieli możliwość psychologiczną obronienia się przed Rosją, bo fundamentem jest armia, ale tak naprawdę bez społeczeństwa wspierającego armię, bez patriotyzmu i gotowości do walki, taki jaki pokazuje także Ukraina, bez tego możemy tę wojnę przegrać. Wygramy ją, jeżeli będziemy skupieni wokół rządu niepodległościowego i skupieni wokół obrony ojczyzny. W jednej ze swoich poprzednich ról jako minister obrony pan między innymi powołał całą nową gałąź wojsk, Wojsk Obrony Terytorialnej, które właśnie te założenia ma u fundamentów. Dokładnie tak, obrona społeczności lokalnej, walka z dywersją właśnie taką, z jaką mamy tutaj do czynienia, no i wspieranie wojsk operacyjnych. To są trzy podstawowe funkcje Wojsk Obrony Terytorialnej, które właśnie przychodzą teraz, przeszły niedawno pięciolecie ich założenia. Gratuluję paniom i panom oficerom, gratuluję wszystkim żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej i całemu polskiemu wojsku za to, że teraz jest silne, że ma dostawy broni, że może rzeczywiście skutecznie bronić ojczyzny przed atakiem ze strony Rosji. Na podstawie stosunku do wojska, na podstawie stosunku do historii, no, możemy odróżniać tych polskich patriotów, którzy są prawdziwi, od tych, którzy szukają okazji. Radosław Sikorski był. Ale to nie jest tylko kwestia Radosława Sikorskiego, to jest także kwestia tego kłamstwa TVN-owskiego i propagandy, która ma bronić Putina, bo przecież o to chodzi. Ci, którzy próbują zakłamać zbrodnię smoleńską, a w istocie tak naprawdę bronią Putina i ich bronią Rosjan, czynią z nich ludzi niewinnych. Nie, to polscy piloci są winni, to pan generał Błasik jest winny, to pan prezydent jest winny. Krótko mówiąc, wewnętrzny konflikt zamiast zrozumienia tego, że jesteśmy atakowani ze strony rosyjskiej. Naprawdę dosyć tego. Czas, żeby ci wszyscy ludzie, którzy są gotowi zdradzać Polskę, tak jak pan Sikorski, zostali wyeliminowani z polityki, bo są po prostu wewnętrznym zagrożeniem dla nas. Antoni Macierewicz, panie ministrze, panie kawalerze Orderu Orła Białego, pięknie dziękuję za program. Dziękuję bardzo. I zapraszam oczywiście na kolejny. To był, proszę państwa, program 10 kwietnia 2010. Fakty już znacie, a wnioski wysuńcie sami.